Jubilat Krzysztof Kania, zawodnik. Jakim go zapamiętałeś? Przede wszystkim no, człowiek oryginalny, niepowtarzalny, z dużym poczuciem humoru. Ma dystans do siebie i cały czas pozytywnie zakręcony. Jedyny bodajże wychowanek Krzysztofa Kani w kadrze trzecioligowców, Mateusz Madzia. Jakim trenerem był Krzysztof Kania? No, Krzysiu Kania był naprawdę fajnym trenerem. Podobało mi się, jak prowadził treningi. Wszyscy z mojego rocznika go bardzo dobrze zapamiętali. No, kierownik na pewno za sobą za tłustą, ale przede wszystkim jest osobą dobrą, na którą na pewno można w każdej sytuacji liczyć. Co byśmy chcieli podkreślić, żeby się właśnie w tych swoich działaniach nie zmienił. Krzysiu nie zmienia się od czasu, czasami mógłbyś podkręcić ruchy. Co do życzeń, Krzysiu, to na pewno, tak sobie myślałem, 3 razy K. Żeby cię kanapeczki sprzedawały, żeby ci karty żarły, jak czasami przychodzisz do nas, gdzie jesteśmy na dalekim wyjeździe, no i żeby ci kuponiki siadały, szczególnie jak my jesteśmy na rozkładzie. Wszystkiego dobrego, Krzysztof. Krzysiu, wszystkiego najlepszego od wszystkich, ode mnie, od całej społeczności Rekordu Zdrowia, żeby się nie zmieniał, cały czas był pozytywnie zakręcony, no i jeszcze raz pieniędzy. Specjalnie dla naszego kierownika, panowie,